niespokojną noc ze środy na czwartek mieli mieszkańcy Chrząchowa, którzy mieszkają w pobliżu fermy Drobiu. Sąsiedzi zauważyli szybko rozprzestrzeniający się ogień. Niezwłocznie powiadomili strażaków, jednak mimo szybkiej reakcji gaszenie budynku zajętego ogniem trwało kilka godzin. Niemal całkowicie spalił się kurnik, w którym hodowane były indyki. W pożarze zginęło około 5000 ptaków. Właściciel liczy straty, które wynieść mogą nawet 500 tysięcy złotych. Tuż po pierwszej w nocy zostaliśmy zaalarmowani do pożaru budynku. Już z informacji wynikało, że jest to pożar budynku gospodarczego. Po kilku minutach zjawiły się pierwsze zastępy straży pożarnej i te informacje się potwierdziły. Z tym, że był to budynek inwentarski. Już w momencie dojazdu pierwszych jednostek wiadomo było, że jest to pożar w zaawansowanej fazie, który się szybko rozprzestrzenia, a na to rozprzestrzenianie wpływ miała konstrukcja tego budynku. Zastosowana pianka poliuretanowa spowodowała, że całe poddasze było kapiące, utrudniało to wejście do budynku, no i tym samym prowadzenie działań ratowniczych. Akcja trwała ponad 4 godziny. Tuż po 5 rano strażacy zakończyli działania. W działaniach udział brało 8 zastępów, było to 38 strażaków. Według wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej.